24 stycznia, po kilkunastu latach nieobecności, powraca serial z Archiwum X. Jeżeli nigdy go nie oglądałeś, to masz co nadrabiać przed nową serią. Z Archiwum X to 202 odcinki podzielone na 9 sezonów, 2 filmy pełnometrażowe, 13-odcinkowy spin-off, 3 gry komputerowe oraz niezliczone komiksy i książki. Sam serial to ponad 150 godzin oglądania. Sporo, prawda? Nie przejmuj się. Mamy dla Ciebie skrót wydarzeń, który pozwoli Ci choć trochę ogarnąć ten skomplikowany świat i dotrzeć do prawdy. Archiwum X to komórka FBI zajmująca się sprawami paranormalnymi. W pierwszym odcinku Dana Scully zostaje przyjęta do agencji z polecenia tajemniczego palacza. Faceta, który może być odpowiedzialny za zabójstwa Martina Luthera Kinga czy Johna Kennedy'ego. Palacz to członek tak zwanego syndykatu, tajnej organizacji, która z jednej strony pomaga kosmitom skolonizować Ziemię, a z drugiej pracuje nad szczepionką, która pomoże ludzkości odpornić się na czarnego raka. Oleistą substancję, dzięki której obcy przejmują kontrolę nad ludźmi. Należy wspomnieć, że nie wszyscy kosmici chcą skolonizować Ziemię. Jest wśród nich również frakcja rebeliantów, która sprzeciwia się agresywnym kolegom. W jednej ze scen rebelianci wyrzynają nawet dużą część członków syndykatu. Ale wróćmy do początku. Agentka Scully i jej partner Mulder stają się niemal nierozłączną parą, mimo że pomiędzy nimi są różnice. Scully jest sceptyczna wobec zjawisk paranormalnych, a Mulder wręcz przeciwnie. Agentka nie zmienia swojego nastawienia nawet wtedy, kiedy zostaje porwana przez kosmitów. W następnych sezonach na jaw wychodzą kolejne spiski. Nasi agenci dowiadują się m.in. o eksperymentach przeprowadzonych przez hitlerowskich naukowców po rzekomej katastrofie statku kosmicznego w Roswell w 1947. W ramach powojennej amnestii rozpoczęli oni pracę nad stworzeniem hybrydy człowieka i kosmity. Ma to pomóc obcym w kolonizacji Ziemi. Pod koniec serialu Scully rodzi syna, choć nie do końca wiadomo, kto jest jego ojcem. Dziecko jest niezwykłe. Ma moc telekinezy, więc interesują się nim różne tajemnicze organizacje. Kiedy jedna z nich go porywa, Scully rozumie, że syna trzeba ukryć przed niebezpieczeństwami i oddaje go do adopcji. Syn jest prawdopodobnie zresztą związany z projektem Super Żołnierzy. Kim są Super Żołnierze? To tworzeni przez kosmitów praktycznie niezniszczalni goście, którzy mają stworzyć nowy syndykat i dopilnować, by kolonizacja Ziemi przebiegała prawidłowo i bez zakłóceń. W ostatnim odcinku Mulder i Scully dowiadują się od palacza, kiedy ma nastąpić inwazja. Stanie się to 22 grudnia 2012 roku. Z jakiegoś powodu koniec świata nie nastąpił do dziś, a Mulder i Scully powracają na ekrany telewizorów na przynajmniej 6 nowych odcinków.